serdecznie. Na początku chcieliśmy się szybciutko przedstawić. 11. Kompania Szkolna, zespół o nazwie Kompania Wsparcia. Klawisze Krzysztof Golec. Gitara basowa Grzegorz Wolak. Perkusja Mateusz Jania. I gitara elektryczna Krzysztof Józef. Mamy pierwszego wokalistę, saksofonem Norbert Wojtaszek z Artylerii. To już jest za nami, choć czasem jest nam trudno powracać tam myślami. Czy warto jest i było tyle z siebie lać? Cena bywa za wysoka, nie wszystkich na to stać. Nie pytaj nas, czy było warto, nigdy nie pytamy. Kiedy padnie rozkaz ognia, my go wykonamy. Czy chwila ta nadejdzie bez rozlewu ludzkich krwi? Czy wszyscy powrócimy, zapukamy w domu drzwi? Rozkaz strzela jak mówić, w naszych głowach ciągle tkwi. Damy szybko cele, bo zabiorą życie ci. Delikatnie ściągaj spust, radia wyszkolili cię. Magazynek szybko zmienię, bracia potrzebują cię. Serca nasze ściska, znamy śmierć i imię, bo była nam bliska. Krzyśka, Szymka, Piotrka, Syrka, ich zapamiętamy, za nich wypijemy i będą zawsze z nami. Nie umierać, rozkaz nam wydali, nie umierać, bo życie jest przed wami. Nie umierać, i wszyscy wykonali, i na obcej ziemi życie se oddali. Rozkaz strzela jakowi, w naszych głowach ciągle tkwi. Znamy szybko cel, bo zabiorą życie ci. Delikatnie ściągaj spust, tak jak wyszkolili cię. Magazynek szybko zmieni, bracia potrzebują cię. Rozkaz strzela jakowi, w naszych głowach ciągle tkwi. Znamy szybko cel, bo zabiorą życie ci. Delikatnie ściągaj spust, tak jak wyszkolili cię. Magazynek szybko zmieni, bracia potrzebują. Rozkaz strzela jak ogień, w naszych głowach ciągle tkwi. Znamy szybko cel, bo zabiorą życie ci. Delikatnie ściągać spust, tak jak wyszkolili się. Magazynek szybko zmieni, bracia potrzebują się. Rozkaz strzela. Jak stan. Hej, żołnierzu.
ścieżki wśród mgły. Świętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Tak mi dopomóż Bóg.
Inka. Wieczność czeka tuż, tuż. I nie widzę już nic. Polska krzyczy zza krat, ale trzeba ją skryć, nim się zjawi znów kat. Pomódl się jeszcze raz, ty co widzisz mój grób. Pomnik tonie we krwi, ziemia w czerwieni znów. Wybacz, panie, nasz tyl, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. W mojej celi jest Bóg, pachnie męką jak kwiat. Przyszedł zerwać za chmur 18 mych lat. Oddam wszystko, co mam, me pragnienia i sny. Wydrapałam krzyż już, spójrz, jak w ścianie się tli, a na zewnątrz wciąż gwar, ludzie błądzą we śnie. Krzyczę na ustach spar, wiatr wychętny w krzyk śle. Nie słyszycie to nic, niech się szczęści wam w snach. Niechaj wnuk jak wy nie zaznają, co strach. Zamleć warkocz mi znów, podaj babciu bzu kiść, bo w łachmanach przed dniem w dal nie godzi się iść. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Niech zginą już, giną wciąż po dziś dzień. Niechaj zginę ja, złowię w niebie ich cień. Ale nim cię nie skrwi, za mną znów w niebiesach, babciu, wiedz, że ja tu czekam. Ale trzeba ją skryć, nim się zjawi znów kat. Pomódl się jeszcze raz, ty co widzisz mój grób. Pomnik tonie we krwi, ziemia w czerwieni znów. Wybacz, panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz.
Thank you.
ojczyznę poległ, ukochany twój. Policzony będzie trud i znój, za ojczyznę poległ, ukochany twój. Straszny ból, głośny krzyk, znów życie utracono, zginął tak jak wielu z nich. Za swą wolność utracono, miał na piersi szary krzyż i zaledwie 10 lat był harcerzem tak jak ty i tak samo kochał świat. A dziś szybuje pośród chmur, taki na wolności poszukuje w świecie ty, ciepła dobra i miłości. Ja dziś szybuję pośród chmur, tak jak taki na wolności poszukuje w świecie ty, ciepła dobra i miłości. Tam na wzgórzu leży on, a na tym krzyż brzozowy stoi jego. Ziemia ciała rany kroi, bo poświęcił młode życie, walcząc w szarych szeregach. Wielu takich jest harcerzy, szybujących u nieba. A dziś szybuje pośród chmur, takie ptaki na wolności, poszukuje w świecie ty, ciepła dobra i miłości. Ja dziś szybuję pośród chmur, tak jak taki na wolności, poszukuję w świecie ty, ciepła dobra i miłości. Nie minęło parę lat, nad grobami matki płaczą, po policzkach łzy im płyną, już ich więcej nie zobaczą, nie zobaczą swoich dzieci, lecz pamiętać o nich będą, o swych młodych bohaterach, owianych smutną legendą. A dziś szybuję pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuję w świecie ty, ciepła dobra i miłości. A dziś szybuję pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuję w świecie ty, ciepła dobra i miłości. Też co jest, gdy przyszło.
dziękujemy.
Chcielibyśmy teraz zaprosić wszystkich do wspólnego zaśpiewania razem z nami. Nawet jeśli ktoś nie zna tekstu, niech wyciągnie swojego smartfona, wyszuka tekst i zachęcamy do wspólnego śpiewania. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko tak wspomnę. Wcześniej na przesłuchaniach występowaliśmy razem z naszym dwumetrowym kolegą. On jest tak naprawdę filarem naszego potencjału, a cała reszta jest po prostu zbiorowiskiem osób, które siedziały na ogniskach. Zapraszam.
Szanowni Państwo, mam tą przyjemność przeczytać protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Pierwszego Przeglądu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej pod hasłem Nie tylko od święta. Komisja w składzie: Katarzyna Pawlak-Weiss, czyli ja, Marta Kosakowska-Malika, Katarzyna Stopa przyznały nagrody w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria soliści, a druga kategoria zespoły. W obu kategoriach przekazano nagrody za trzy pierwsze miejsca. I tak w pierwszej grupie soliści trzecie miejsce i tym samym otrzymuje grę edukacyjną na znak, lampkę turystyczną, Ela Kaczkowska. Zapraszam na scenę. Za drugie miejsce jest gra edukacyjna Znaj znak i lampa turystyczna i otrzymuje ją Aleksandra Kopi. Zapraszamy również na scenę. Gratulujemy i zapraszamy. Pierwsze miejsce. Gra edukacyjna Znaj znak i kompas otrzymuje Iga Surkąt. Brawa. Proszę o zwycięstwo. Wielkie brawa. To są zwycięzcy w kategorii soliści Pierwszego Przeglądu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej Nie tylko od święta. Już nagrody wędrują, jeszcze przypomnę, trzecie miejsce Ela Kaczkowska, drugie miejsce Aleksandra Kopi i pierwsze miejsce Iga Surkon. Nagrody wręczy dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ja jeszcze tylko takie techniczne ogłoszenie. Po tym rozdaniu nagród dla solistów będzie rozdanie dla zespołów. Zespoły będziemy prosić chyba pojedynczo, żeby tutaj nie robić tłoku. Jest też sporo kabli, żeby nic się nikomu nie stało. Czyli wyjdzie trzecie miejsce, otrzyma nagrodę, później zejdzie, następnie drugie i pierwsze. Zasłużone gratulacje i nagrody. Wielkie brawa. To nasi zwycięzcy w kategorii soliści naszego pierwszego przeglądu. Nie tylko od święta. Proszę panią dyrektor o odczytanie werdyktu także w kategorii zespoły. W kategorii zespoły trzecie miejsce i nagrodę namiot otrzymuje Szkoła Podstawowa imienia Noblistów Polskich Brzezia Łąka. Zapraszamy na scenę i prosimy o brawa. Drugie miejsce, również namiot, otrzymuje Wrocławski Szczep Harcerzy i Harcerek Leśnik, 10. Śląska Drużyna Harcerek Szlak Związku Harcerzy Pochodnej. Namiot na męskie ręce został przekazany. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Szkoła Podstawowa imienia Noblistów Polskich Brzezia Łąka. I teraz zapraszamy miejsce drugie, tak jak już pani dyrektor ogłosiła, Wrocławski Szczep Harcerzy i Harcerek Leśni oraz 10. Śniężańska Drużyna Harcerek Szlak.
czyli ci ludzie od ogniska, jak już wiemy, harperskiego. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. Tak jak tutaj zdążyłem się dowiedzieć wcześniej, harterzy opowiadali, że te piosenki patriotyczne i wojskowe bardzo chętnie są wykonywane właśnie przy ogniskach harcerskich. Też ze względu na oryginalne melodie, na tą melodyjność tych pieśni, ale też ze względu na treść edukacyjną, przyciągającą. Opowiadają różne historie wojenne i nie tylko. Więc bardzo się cieszymy, że tutaj harcerze, można powiedzieć, kultywują tą tradycję piosenki patriotycznej. A teraz, proszę państwa, ogłoszę pierwsze miejsce. Brawa, jeszcze proszę dla... Jeszcze chwileczkę, jeszcze dyplomy. Za chwileczkę ogłoszę pierwsze miejsce w kategorii zespołu. A za pierwsze miejsce również nagrodą jest namiot. I pierwsze miejsce zajęła 23. Prusicka Gromada Zachowa Ogniwko Kobiety. I 75. Wielokrotna Drużyna Tarczyńska. Bardzo trudna nazwa wyglądała. Zapraszamy na scenę. Jedna literka jest przyporządkowana do jednego uczestnika. Widać tej nazwy? Gratulujemy, tak jak już zapowiadałem, to był ten najbardziej energiczny występ w kochliku. To pani instruktor mówiła, że kochliki jak to kochliki, energiczne i bardzo chętnie śpiewają pieśni patriotyczne i wojskowe. Teraz logistyczne wyzwanie z wręczeniem nagród koplikom i nie tylko koplikom. A za chwilę po wręczeniu nagród w sprawie pierwszego przeglądu piosenki patriotycznej i wojskowej zostanie odczytany protokół trzeciego konkursu piosenki patriotycznej Akademii Wojsk Lądowych i też zaprosimy laureatów. Mam przyjemność przeczytać protokół z obrad jury trzeciego konkursu piosenki patriotycznej, który odbył się w Akademii Wojsk Lądowych 28 maja. Jury w składzie pani Ewa Spancar, kierownik klubu, Maciej Wojciechowski, dyrygent chóru Akademii Wojsk Lądowych i Katarzyna Sopa. Po wysłuchaniu prezentacji 8 solistów, 3 zespołów wokalnych oraz 1 zespołu wokalno-instrumentalnego postanowiło przyznać w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych tytuł laureata zespołowi Kompania Wsparcia z 11 Kompanii Szkolnej Akademii Wojsk Lądowych. W kategorii zespołów wokalnych jury przyznało tytuł laureata Agacie Kowik oraz Krystynie Gowik. Oraz w kategorii soliści przyznano tytuł laureata drugiego stopnia Małgorzacie Szostak, tytuł laureata pierwszego stopnia Honoracie Schulz oraz czytaliśmy wyróżnienie Martynie Sokołowskiej. Jury przyznało również specjalne wyróżnienie za akompaniament Jakubowi Herbie. Dodatkowo chcielibyśmy również wręczyć upominki dla instruktorów, którzy przygotowują wykonawców. To za chwileczkę przeczytamy ich i zaprosimy na scenę. Teraz po kolei zapraszam zespół Kompania Wsparcia na scenę po odbiór nagród. Swoją chwilę mają podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Kompanii 11. Kompania Wsparcia z 11 Kompanii Szkolnej AWL. Dziękuję bardzo.
wręczenie nagród poprosimy pana pułkownika Wojciecha Czerechowskiego, szefa Wydziału Wychowawczego Akademii Wojsk Lądowych. Nagrody pomoże wręczać także pan wicewojewoda Damian Mroz. Dziękuję dla was, dla naszego laureata. Następnie zaprosimy laureata w kategorii zespołu wokalnych, panią Agatę Gowik wraz z panią Krystyną Gowik. Solistów Małgorzatę Szostak, Konradę Schulz oraz Martynę Sokołowską po odbiór nagród. Przypominam, tytuł laureata drugiego stopnia jury przyznało Małgorzacie Szostak, tytuł laureata pierwszego stopnia Konradzie Schulz, a Martyna Sokołowska otrzymała wyróżnienie. Zapraszamy również wyróżnionego za akompaniament Jakuba Herbę. Wszystkie brawa za nasze drogę. Na scenę chcielibyśmy również zaprosić, tak jak już wcześniej wspomniałam, naszych instruktorów, którzy przygotowują wykonawców do konkursu. Panią Sylwię Olekty z Kamiennej Góry oraz przedstawiciela osoby z Lubomierza, która przyjmie upominek dla pana Bogusława Chrzanowskiego. Dziękujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym, wszystkim laureatom. Pozdrawiam, że pan pułkownik Wojciech Czerechowski. Chciałem jeszcze wręczyć nagrodę specjalną dla ulubienicy mojej. Zapraszam cię tutaj do nas. Chodź. Wielkie brawa. Aleksandra Kowi otrzymuje nagrodę specjalną od pana pułkownika. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jeszcze drugą. A teraz przyszedł czas, żeby nagrodzić wszystkich tych, którzy wystąpili na scenie w ramach naszego przeglądu, pierwszego przeglądu, nie tylko od święta. I zapraszamy was, drodzy uczestnicy, teraz właśnie w tym momencie. Wszyscy ci, którzy nie dostali nagród, niestety nie wszyscy mogli zostać wyróżnieni. Komisja podjęła takie, a nie inne decyzje. Gratulujemy zwycięzcom, ale nie chcemy, żeby pozostali wyszli z tego wspaniałego przeglądu z pustymi rękami. Wręcz przeciwnie, dlatego chodźcie. Zapraszamy wszystkich, wszystkich tych, którzy wzięli udział. Bardzo się cieszymy, że tak licznie zgłosiło się do nas wiele osób.
Prosimy pana dyrektora i pana pułkownika także o wsparcie i pana wicewojewodę, bo uczestników jest naprawdę sporo. Zaprezentowali wysoki poziom, jury miało no, ciężki orzek do zgryzienia, więc chcemy nagrodzić wszystkich. Chcemy, żeby mieli jakąś pamiątkę z tego wspaniałego przeglądu. Ja bym chciał bardzo serdecznie w imieniu pana wojewody pogratulować laureatom, uczestnikom dzisiejszego konkursu. Wspaniałe wykonania, wspaniałe piosenki. Troszkę żałowałem, jak byli leśni i powiedzieli, że zabrakło im jednego zespołu, takiego dwumetrowego. Pomyślałem sobie, że mogli mi dać znać, to bym chętnie z nimi wystąpił, zwłaszcza, że śpiewali o kuchniach portowych. Ja powiem szczerze, wspaniale się bawiłem, humor świetny, a kto nie ma humoru, ten idzie do taboru. Jeszcze raz serdecznie wszystkim państwu w imieniu pana wojewody Pawła Feniaka gratuluję i dziękuję organizatorom, panu dyrektorowi, panu pułkownikowi. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ja teraz proszę o zabranie głosu pana dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej do Wrocławia. Szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele, niezwykle serdecznie raz jeszcze chcę podziękować za to olbrzymie zaangażowanie, za wszystko, co było udziałem tej uczty, bo to była prawdziwa uczta duchowa i jednocześnie taki kolejny znak, wielki symbol tego, jak wiele potencjału tkwi w tych młodych sercach, młodych duszach. Podobnie jak pan pułkownik, jak pan rektor, proszę mi wybaczyć, chwilę ukłon dla wszystkich tutaj uczestniczących. Mam niezwykłą sympatię i wielką taką siłę przekazu, chciałbym to podkreślić, dla Oli. Jej występ doprawdy był czymś niezwykłym. Pozwólcie państwo, że przytoczę to, co miałem się dotrzymać, kiedy śpiewała dwukrotnie tą swoją niezwykłą piosenkę. Chciałbym również podziękować ojcu pani Oli, młodej naszej wokalistki, za te słowa. Szanowni państwo, znam taką relację pani Jadwigi Rudnickiej, która była dokładnie w wieku Oli. Miała 8 lat, mówiła o sobie, że 3 razy uniknęła śmierci w ramach tej okrutnej rzezi, jaka dotknęła Polaków tam na wojnie na Podolu. Jadwiga Rudnicka to ta, że właśnie bohaterka owej opowieści. Skojarzymy się wszystkim dlatego, że opowiadała o swojej lalce. Kiedy Ola weszła tutaj ze swoim zajączkiem na tę scenę, od razu przypomniała mi się ta lalka, która była takim niezwykłym symbolem tamtego czasu. Otóż miała przykaz owa 8-letnia Jadzia, aby tej lalki nigdy z ręki nie wypuszczać, szczególnie wtedy, kiedy przyjdą na rewizję czy na kontrolę jacyś mundurowi, niezależnie od tego, jacy to będą. Co się okazało, że w tej lalce zaszyta była schowana pieczęć, którą to pieczęć używał miejscowy proboszcz razem z ciotką tejże Jadwigi, wtedy, kiedy fałszowano świadectwa chrztu dla młodych Żydów, których w ten sposób ratowano. Trudno powiedzieć owej Jadwidze, ile tych młodych dzieciaków, którzy nie mieli świadectwa chrztu, dzięki tym sfałszowanym świadectwom chrztu udało się przeżyć wojnę, udało się przeżyć Holokaust, ale młoda Jadzia wspomina, że bardzo często ciocia razem z księdzem proboszczem wypożyczali ową laleczkę. Także ta symbolika w sposób niezwykły przenosi nas ten prawdziwy wymiar historii. Jeszcze kiedy Ola tutaj wyszła boso na ową scenę, to bardziej podniosło to tę atmosferę tej niezwykle tragicznej, ale jakże znamiennej części historii narodu i państwa polskiego. Bardzo dziękuję Oli za ten przekaz, jak i wszystkim pozostałym, którzy dzisiaj tutaj wystąpili. Bardzo serdeczne i niskie ukłony dla państwa, dla rodziców, dla wszystkich, którzy
przyczynili się i przygotowali pozostałych uczestników tejże przepięknej gali. Szanowni Państwo, najgorzej ma ten, który jest na końcu, bo już wszystko zostało powiedziane. Ja w swoim imieniu chciałem tylko podziękować i panu dyrektorze, był to dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć tutaj panu. Proszę podziękować panu wojewodzie o wsparcie. Naprawdę jesteśmy chętni do współpracy dalszej. Myślę, że to był pierwszy przegląd piosenki. Myślę, że kolejne też będą miały miejsce w naszej akademii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również dziękuję Państwu za przybycie, za to, że tutaj uświetniliście brawami to spotkanie nasze. Myślę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, że następne konkursy odbędą się w kolejnych latach. Dziękuję bardzo i uważam konkurs za zakończony. Życzę szerokiej drogi i spokojnego powrotu do domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan pułkownik jednak nie był ostatnią osobą, ale myślę, że takim zwieńczeniem, niespodzianką będą słowa tutaj świadka historii pani Wandy Bilnik, której przekazuję głos. Przepraszam, ja chcę powiedzieć oczywiście, bo po prostu muszę. Ja jestem pokoleniem Armii Krajowej. Mój tato był partyzantem. W Armii Krajowej pod dowództwem Ponurego Piwnika w ziemi świętokrzyskiej. To wielki wódz, wielki przywódca. I mój tato został niestety zamordowany. Zginął. I to w dzień wyzwolenia Europy, 3 maja 1945 roku. Bo Europa Zachodnia była właśnie w tym dniu wyzwolona. I był, muszę powiedzieć, że ciężkie życie miałam, ale mam powód do radości, do tego, że doczekałam się czasu, w którym młodzież może jak najbardziej wykazywać ten wielki patriotyzm i utrzymywanie to, co najpiękniejsze w naszym kraju. To hasło, które zawsze przyświecało właśnie ludziom walczącym. Bóg, honor i ojczyzna. Dlatego tak walczyli. Dlatego nigdy nie patrzyli na swoje życie, na to, że rzeczywiście mogą pozostawić po sobie sieroty, półsieroty, ale nie było ważne w imię ojczyzny. I ja się bardzo cieszę, że młodzież tak pięknie podeszła, bo widzę, że bardzo pięknie podchodzi do tego, co śpiewa, bo wie, co śpiewa, bo już teraz wie, co to znaczy kochać ojczyznę. Bo te piosenki z okresu partyzanckiego to pokazują tą niesamowitą miłość do ojczyzny. Już naprawdę nigdy już takich piosenek życzę, żeby powtórzyły się, ale to naprawdę przepiękne. I młodzież przepięknie to śpiewała. Bardzo się wzruszyłam, chcę powiedzieć, bo to jest wspomnienie moich lat dziecinnych, gdzie musiałam się borykać jako dziecko bez ojca i prześladowana zresztą życiorysem sfałszowanym. Młodzieży, tak, bardzo długo życia żyłam sfałszowanym życiorysem. Do lat nawet 90. Nie przyznawałam się, kim jestem właściwie. Teraz mogę mówić. I pamiętajcie, młodzież, że najważniejszą wartością jest mieć ojczyznę. Wolną ojczyznę. Polskę. I pamiętajcie, że musicie naśladować tych, którzy życie oddali. Życie dla ojczyzny, bo byśmy inaczej nie istnieli. Dlatego ja bardzo proszę całej młodzieży i oczywiście osób, które przygotowywały, chyba pedagodzy, prawda, przygotowali młodzież do tak pięknego występu i widzę, że naprawdę robili to z wielkim zadowoleniem i szczęściem, że mogą pokazać się w tak pięknych występach. Ja dziękuję bardzo. Ja faktycznie nazywam się Marta, mówią na mnie Marika. Przedstawiam wam, to jest Patryk Kraśniewski, mój akompaniator i przyjaciel. Zresztą związany z Wrocławiem, bo on tu na Akademii Muzycznej studiował. I zanim wykonamy tę piosenkę, to ja chyba wam chcę o niej troszkę opowiedzieć. Pierwsza piosenka to będzie piosenka o Wojtku. Czy słyszeliście może o niezwykłym niedźwiedziu, o misiu Wojtku? Tak? A kto nie słyszał? No to ja muszę opowiedzieć. Słuchajcie, był sobie taki miś w Syrii, w takim państwie, tam jest bardzo gorąco i bardzo daleko. I tam kiedyś znajdowali się polscy żołnierze. W
W trakcie II wojny światowej to miało miejsce. I oni tam natknęli się na misia, który był malutki i samotny, nie miał opieki. Oni postanowili, że go przygarną, tak jak pieska się czasami znajduje albo kotka. I się go przygarnia do domu, żeby miał domek. Więc oni postanowili, że ich właśnie armia, kompania będzie domem dla tego niedźwiedzia. Nadali mu imię Wojtek i ten niedźwiedź stał się ich przyjacielem, kompanem. W pewnym momencie stał się szeregowym, a potem nawet kapralem. Po pierwsze, wyżerał im notorycznie zapasy, które mieli, zapasy jedzenia. Na przykład raz wyżarł im przed świętami jedzenie, to im się bardzo nie podobało. Jak go częstowali papierosami, co za durny pomysł, misiowi papierosy, no ale częstowali, to on je zjadał. Oprócz tego siłował się z nimi, tak jakby to były zapasy i był z nimi pod Monte Cassino. I tam podobno ten miś pomagał im dźwigać pociski, te najcięższe. Wyobrażacie sobie? Niedźwiedź. Taki niedźwiedź jak w zoo, albo jak w lesie, w górach. Tylko taki syryjski. I właśnie o tym niedźwiedziu chcę opowiedzieć historię. A dlaczego to jest ważna historia? Ano dlatego, że ten miś pozwolił im przetrwać, pomógł im przetrwać wojnę. Bo dodawał im otuchy, pogody ducha. Sprawiał, że się uśmiechali częściej, że patrzyli na niego i myśleli sobie, damy radę, życie przetrwa. Czy już jesteście gotowi na historię o misiu Wojtku? To opowiadamy. Aż z Iranu gdzieś przez Irak, Syrię razem z Palestyną, Wojtek dzielnie szedł z kompanią, by odbić Monte Cassino. Wykarmili go jak szczenie, traktowali jak kamrata. Szeregowy miś nie wiedział, że w trudnych przyszło żyć czasach. Posłuchajcie tej historii o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem. Metrykania, może Arab, ale serce to miał polski. Kiedy widzisz śmierć, codziennie dusi strach i brak oddechu. Żeby nie popaść w szaleństwo, misia trzeba ci i śmiechu. Podrywał z nami dziewczyny, wyjadał nam papierosy, ciągnął te najcięższe graty i zapasów nie miał dosyć. Wojtek nosił amunicję i dobrze na warcie siedział. Raz szpiega zdekonspirował, małe piwko dla niedźwiedzia. Posłuchajcie tej historii o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem. Metrykalnie może Arab, ale serce to miał polskie. Kiedy widzisz śmierć, codziennie dusi strach i brak oddechu. Żeby nie popaść w szaleństwo, misia trzeba ci śmiechu. Zapytajcie u Andersa, każdy jeden wam to powie. Widząc ludzkie okrucieństwa, miś zachował się jak człowiek. Ciężko, przecież wiadomo, że było piekło, że krew się lała wiadrami, że ludzkie życie zdeptano, zmięto, że nienawiścią osiągasz dno, że ludzie ludziom zgotowali
teraz druga historia. Wyobraźcie sobie kobietę, taką na przykład jak ja, albo jak któraś z waszych pań, albo waszych cioć, sióstr, mam, starszych. I to jest taka kobieta, która przeżyła wojnę. Drugą wojnę światową. I w czasie tej wojny przeżywała bardzo ciężkie doświadczenia. Jej mąż, albo jej brat, albo jej syn, w zależności od tego, jaką kobietę sobie teraz wyobrażacie, był bohaterem i walczył o naszą wolność i o naszą przyszłość. I dzięki niemu teraz możemy śpiewać po polsku, mówić po polsku, myśleć po polsku. No więc ten ktoś nie złożył broni po wojnie, bo nie chciał sowieckiego porządku, czyli takiej nowej okupacji, która nastąpiła, bo koniec wojny był pozorny, nadal byliśmy czyimś zaborem. I schronił się w lesie, ale ponieważ nowa władza wywierała ogromną presję na ludności cywilnej, żeby donosić, gdzie tacy leśni żołnierze się znajdują. I powiedzmy w wiosce, bądź w mieście, gdzie mieszkała ta kobieta, jej sąsiedzi donieśli, gdzie jest ten jej brat, albo syn, albo mąż. I ujęto go i stracono, czyli odebrano mu życie. I wyobraźmy sobie, jak wygląda teraz dalsza historia tej kobiety. Ona ma złamane serce, ona ogromnie cierpi. Czuje żal, czuje wściekłość, że jej brata, albo męża, albo syna, bohatera, powinno mu się pomnik postawić, a tymczasem odebrano mu życie i okrzyknięto go zdrajcą. Jak tak można? Ona ma prawo czuć nienawiść. Ona ma prawo do końca życia czuć żal. Ale czy to jest sposób na życie? Ja wyobraziłam sobie taką kobietę i pomyślałam sobie, że mam wielki przywilej i wielkie szczęście żyć w czasach pokoju i jestem ogromnie wdzięczna tym ludziom, którzy o to walczyli. I wielki pokłon dla nich i modlitwa dla nich do nieba. I współczuję ludziom, którzy musieli się zmagać z taką historią powojenną, uczyć się żyć w nowych warunkach i przebaczać, pamiętać, ale do końca życia nie żyć taką żółcią. Wyobraziłam sobie taką kobietę i napisałam o niej piosenkę, o tym, co mogła czuć. Czy rozbudziłam trochę waszą wyobraźnię? Trochę was chyba zasmuciłam, ale koniec tej historii jest dobry. Dlaczego? Dlatego, że się teraz spotkaliśmy, możemy się uśmiechać do siebie, żyjemy i to dzięki tym ludziom. Więc ich historia była trudna i bolesna, ale koniec jest dobry. Życie wygrało. Wolność wygrała. Prawda wygrała. Opowiem wam teraz historię o takiej kobiecie i o takich przygodach. Piosenka nosi tytuł Modlitwa dziewczyńska. Chciałabym nowe ręce do parzenia kawy, robienia makaronu i rwania sałaty, bo te to najwyżej wyczyszczą karabin, wykopią tu pod bramą, potem na to kwiaty. Tych nie chcę, te zepsute krew za paznokciami. Jak ja mam na to teraz założyć pierścionek, a zwały cegieł desek przetkane szmatami? Jak ja mam to na powrót nazwać swoim domem? Chciałabym nowe oczy, świeżutkie z pudełka i najlepiej zielone, chociaż nie. Niekoniecznie oczy, co nie widziały, jak wychodzi mgiełka ostatnia z ust, co dałeś im odpocząć wiecznie.
Chciałabym nowe usta, te do pocałunku, do śmiania się tym śmiechem, co nie pamiętam. Pamiętam, jak zabrali ojca, Panno Święta, jak zniszczyły mi siostry, szybkie, mocne pchnięcia. A jeśli to za dużo, to wszystko, co proszę, daj mi Boże to jedno, tylko najważniejsze, co nie zna nienawiści, nie płonie od gniewu. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Jeszcze raz.